Witajcie kochani, z tej strony Kasia. Jak wiecie, podróż się już skończyła. Mnie teraz czekają porządki w całym domu. Mamy masę rzeczy do zrobienia. Poprzebieranie ciuszków dziecięcych, poprzebieranie różnych rzeczy, które są popakowane w kartony. W tym celu Kamil kupił różne pojemniki plastikowe. Jeden z takich pojemników mam tutaj. On jest akurat z Ikei. I ja zaczynam pakować do nich różne rzeczy. To mi fajnie wejdzie do tej szafy. Tam mam taką wolną przestrzeń. Jestem w pokoju dziecięcym. Właśnie wyprałam im te wszystkie maskotki. Chyba 3 prania z tego były. Mają taki zbiór maskotek. Uwielbiają się nimi bawić. Zazwyczaj wrzucają je sobie do łóżeczek. I mają fajną zabawę. Jeszcze chciałam dodać, że na tą pościel mam taki sposób, że będę to zawijała w rulony, żeby jak najwięcej mi weszło do tego pudełeczka. Teraz mam do przebrania karton z lekami. Wyobraźcie sobie, że nagromadził nam się pełen karton lekarstw, ale my nie używamy już lekarstw. W chorobach ostatnio radzimy sobie bez leków, jakoś naturalnie próbujemy się leczyć, więc mam tego masę, jest tu mnóstwo przeterminowanych syropów i tak dalej, jakieś tabletki, więc będę to wszystko wyciągać z pudełek. A tabletki, buteleczki wrzucę do siatki i zawiozę kiedyś to do apteki, bo nie można tego wyrzucać do śmietnika. Przygotowałam sobie takie 3 pojemniki. Do jednego będę wkładać przeterminowane leki, wszystkie leki. Potem papierowe pudełeczka i to, co sobie zostawiam, bo są tutaj jakieś zioła, rumianek, szałwia, więc niektóre rzeczy mi się przydadzą. Jakiś bandaż, plastry, to zostawię. W wolnej chwili słucham języka angielskiego z Chadem. Ma swój kanał i stronę internetową. Kanał się nazywa English Code Chad. W międzyczasie piorę, a mam rzeczy całą stertę. Od kilku dni non-stop chodzi pralka i suszarka na zmianę. Właśnie wyprało mi się pranie, więc je poskładam i wysuszę w suszarce. Będę składać teraz pranie i zazwyczaj robię to na tej kanapie, bo jest tutaj całkiem wygodnie. Kiedy nie chce mi się już uczyć, śpiewać, słuchać angielskiego, to oglądam zwyczajnie filmy. I to filmy nasze z podróży. Wstyd się przyznać, ale nie oglądam filmów Kamila z kanału Kiki Świat, jak on je publikuje. Nie jestem w ogóle na bieżąco, chyba mam 20 filmów zaległych. Po prostu zwyczajnie nie mam na to czasu, nasze życie tak biegnie. Ja sama montuję swoje filmy, więc długo, długo po czasie oglądam, co tam u nas się działo, gdzie byliśmy, co robiliśmy, więc tak to wygląda.
Pranie jest już poskładane, wygładzone. Jest to jedyny moment, kiedy składam pranie i nie muszę już go potem prasować, więc bardzo zależy mi na tym poskładaniu. Kiedy wyjmuję z pralki, rzeczy są proste, wtedy szybko chowam je do szaf, żeby za długo nie leżały znowu i żeby ktoś tam przypadkiem ich nie pogniótł. Tuż za oknem nasza kochana przyczepa stoi sobie w ogrodzie. Fajnie mi ją Kamil teraz ustawił, jak coś potrzebuję, to szybko wychodzę na taras i wyciągam sobie rzeczy. A ja idę do naszej suszarki, którą trzymamy w garażu. Mam tu suszareczkę, która służy mi już od 3 lat. Jestem z niej bardzo zadowolona. Czego nie da się wysuszyć w suszarce, bo mogłoby się zniszczyć. Kładę sobie tutaj na suszarce, takiej metalowej. Mam tutaj właśnie poduszki. Ta czapeczka będzie. Jest też bluzeczka. Ona była nowa i nie chciałam suszyć w suszarce, żeby za bardzo się nie zmniejszyła. Biorę się dalej za porządki. Teraz będę układała rzeczy w szufladach dziewczynek. Część mam wypranych, więc muszę je tutaj powkładać. Przy okazji przebiorę, które rzeczy są za małe. Podamy dalej do kuzynek. Ale zanim to zrobię, mam ochotę rozpuścić włosy. I to jest właśnie ten warkocz-sznur, dzięki któremu czasami mam fale. Nie robię fal sobie lokówką, niczym na ciepło, tylko tak naturalnie zaplatam ten warkocz po umyciu i lekko zwilżam go wodą. Czuję, że mi włosy już wyschły, więc chciałabym sobie je rozpuścić, więc zobaczcie, jaki jest efekt po, nie wiem, 2 godzinach splecionych włosów. Ściągam sobie gumkę. Ja najprościej robię to tak, że biorę włosy w dół i je tak czepię, ruszam głową. Takie fale. Myślę, że efekt całkiem fajny. Kiedyś miałam 1,5 dnia, więc te fale były super, takie mocno skręcone. Ale teraz tak to wygląda. Potem ja sobie trochę układam, tak jak mi się podoba. Ale nie stosuję za bardzo żadnych kosmetyków. Lubię naturalność. Cały czas porządkuję, od kilku godzin nie wychodzę z tego pokoju. Przebieram dzieciom szuflady, robię porządki w kredkach, długopisach, w kolorowankach, nie wiem, wyrzucam niepotrzebne rzeczy, przygotowuję ich pokój i to wszystko do nowego roku szkolnego. Ale słuchajcie, wielkopomna chwila! Ja porządkuję i przyjechał kurier, zadzwonił do drzwi. I słuchajcie, ja spełniam kolejne moje marzenie i zaszalałam. Z Kamilem kupiliśmy pianino i zobaczcie, są tutaj 2 ogromne kartony. Czekają w przedpokoju, paczki są naprawdę ciężkie. Wnosiłam przed chwilą z kurierem, myślałam, że nie dam rady. I pianinko jest firmy Roland HP603. Białe pianino. To jest moje marzenie już od kilku lat. Gdzieś tak z tyłu głowy ciągle to za mną chodziło. Ja nie jestem za bardzo muzyczna, ale chcę spróbować. I myślę, że to pianinko przyda się każdemu w naszej rodzinie. Jakoś tak ta muzyka przewija się u nas dość często. Jest gitara, są gitary. Kiedyś grałam trochę na gitarze akustycznej.
I zobaczcie, trwa składanie pianina. Oczywiście Kamil to robi, bo on jest w tym dobry. Ale mogę już Wam pokazać klawisza. Roland. Zaczęliśmy nowy dzień. Anusia wróciła już i dzieci od babci wczoraj wieczorem. I my dzisiaj po śniadaniu wyciskamy sobie sok. Od dawien dawna tego nie robiliśmy, prawda, Aniu? Aniusia mi pomaga, wrzucaj jabłuszka. Wrzucamy. Dobrze, Nadinka z nami, są dzieciaczki w domu, a tutaj zobaczcie, stoi już złożone pianinko. Stoi pianinko. Nadia ułożyła obrazek ze świnką Pepą i mówi, że on już tutaj na zawsze zostanie. Jest pianinko. Bardzo fajna pokrywa, sama się chowa. O, cześć, Szymonek. Szymon ma klocki konstrukcyjne. Co zbudowałeś? Samolotka. Samolocik jest, ale fajnie. Tutaj masz, Szymon, rozrzucone klocki konstrukcyjne. Bardzo fajna rzecz. Kupiłam je z Kamilem, jak byliśmy w Hiszpanii, w drodze powrotnej do Polski. Jechaliśmy z Portugalii, zatrzymaliśmy się w Hiszpanii. Zrobiliśmy zakupy. Jeden dzień byliśmy w El Campello koło Alicante na kempingu. I potem wracaliśmy do domu. A my teraz cieszymy się pianinkiem. Co masz, Szymonku? A Szymon ma plecak. I co tu masz w środku? Ale ciężki. Z dinozaurem. Zajrzyjmy. O! Tory od pociągów, ale musi być ciężki, bo te tory są drewniane. Nie da się popchnąć jabłka. Idę, dziewczyny robią sok. Szymon, chcesz? Dobrze, już cię tutaj damy. O, poszło. Przeszło. Dobrze, już cię wkładam. Tutaj nie tylko robimy sok, ale podjadamy na maksa. Każdy kawałek, zanim zostanie wrzucony, to jest ugryziony. No dobra, wybaczam Wam. Już zgłodniliśmy po śniadaniu. To jest nasze drugie owocowe. A to jest nasz ulubiony blat. Od zawsze dzieci tutaj siadały. Od maleńkości, jak już potrafiły siedzieć. Super, bardzo go lubię. Dzięki temu mogły spędzać ze mną w kuchni. Widzieć, co robię, a ja mogłam przygotowywać posiłki. No te pestki wykroję. Już to robię. I zobaczcie, tej pulpy nie wyrzuciłam, bo dziewczyny poprosiły, że chcą mieć zabawę. I ugniatają. Jest to super sprawa, żeby dzieci ćwiczyły się manualnie, żeby ćwiczyły rączkę, motorykę małą. Zabieraj mi palcu. Więc tak się ćwiczymy. Jak wiecie, jesteśmy na edukacji domowej. Nadinka oficjalnie może rozpocząć zerówkę, ucząc się w domu. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, bo długo było to pod znakiem zapytania. Nie mogliśmy długo dokończyć tych formalności, ale już jest wszystko ok. Nie, ja sam. Ja też nie chcę. A Szymek ma tutaj blaszkę i sypiemy bułkę tartą. Szymuś będzie sobie paluszkami pisał po bułce tartej. Czy masz foremkę? Ach, ty masz foremkę. To będzie zupa jajecznicza. Choinka. Nie. Jest. Choinka. Ciasto. Ciasto jest nie. Choinka. Choinka. Super. Teraz możesz sobie paluszkiem, Szymuś, mazać. Już. Już? Tak.
takie, takie ma zostać. Teraz kółeczko, kółeczko. Ślimaczka można zrobić. Zjedz sobie trochę. To jadłam. Już? Teraz? Już nie jemy. Szymuś ma dużo kołków i zobaczcie, wszystko wypełnione. Nie ma ani jednej pustej dziurki. Jest tablica setki i Nadia miała tu wszystko wymieszane, nie było poukładane. Nie. I Nadia teraz układa od 1 do 10. Wszystko reszta jest totalnie wymieszana. 10! Jest do 10.